Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Drugie zadanie z matury rozszerzonej z maja z 2017 roku. To zadanie jest następujące. Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem an równa się n kwadrat minus 10n, 2 minus 3n przez 2n do trzeciej minus n kwadrat plus 3. Wtedy granica przy nieskończoności jest równa. Oczywiście, jeżeli mamy na górze wielomian, na dole wielomian, to granica jest równa współczynnikom przy najwyższych potęgach. Na dole jest dwójka przy najwyższym potędze, a na górze będzie n kwadrat razy minus 3n, czyli wyjdzie minus 3n do trzeciej, więc będzie minus 3 drugie. O tak na szybko, ale oczywiście ja Wam to pokażę. Czyli lecimy. Limes przy n dążącym do nieskończoności, kreska ułamkowa, tu jest 2n do trzeciej plus n kwadrat plus 3, a na górze sobie to oczywiście wymnożymy. N kwadrat razy 2 to jest 2n kwadrat. N kwadrat razy minus 3n to jest właśnie nasze minus 3n do trzeciej. Minus 10 razy 2 to jest minus 20n i minus 10n razy minus 3 to jest plus 30n kwadrat. Czyli to jest równe. Granica przy n dążącym do nieskończoności z następującego wyrażenia. O Jezus. To może też. No, niech będzie. Tu będziemy mieli tak. Minus 3n do trzeciej. Minus 3n do trzeciej. To nie są potęgi, zaraz Wam wytłumaczę. 2n kwadrat plus 30n kwadrat to jest 32n kwadrat i minus 20n. A na dole mamy 2n do trzeciej plus n kwadrat plus 3. I oczywiście to wszystko dzielimy przez najwyższą potęgę mianownika, czyli dzielimy przez n do trzeciej. Dlatego sobie właśnie tu zrobiłem to miejsce. I tutaj też przez n do trzeciej. Czyli tu też przez n do trzeciej. I tu też przez n do trzeciej. I tu też przez n do trzeciej. Oczywiście to dąży do zera. W liczniku jest niższa potęga, więc tym bardziej dąży do zera. To dąży do zera. To dąży do zera. Tutaj się nam... tu miało być kurcze do trzeciej oczywiście. Cyk, cyk. To nam się elegancko skróci. To nam się elegancko skróci. Sorry. No i zostaje minus 3 drugie, tak? Bo tu jest plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Czyli zostaje minus 3 drugie. Hej. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, no a co mi zostało? Ja oczywiście znikam do trzeciego zadania. Cześć!